Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, witam Was w 20 bodajże 9 odcinku, czy 30? Kurczę, już nie wiem, straciłam troszeczkę rachubę. Jesteśmy na bagnie i wypadałoby się przekimać do rana, chyba że już jest rano, bo się przespaliśmy ostatnio. Mamy parę osób, z którymi możemy jeszcze porozmawiać. Czy ja z Cortezem? Popatrz tylko, w końcu znalazłeś przyzwoite ubranie. Jednak nie sądziłem, że dokonasz właśnie takiego wyboru. No cóż, nie od dziś wiadomo, że to nie szata zdobi człowieka. Jak wygląda sytuacja? Niezbyt dobrze, napotkaliśmy na bagnie wiele przeciwności losu. Kilku mnichów i robotników zostało zaatakowanych przez błotne węże. Zbudowaliśmy wokół niej fort, aby zabezpieczyć teren. Znasz jakieś szczegóły na temat ekspedycji? Z tego co wiem, magowie szukają czegoś na tym bagnie. Znajdują się tutaj ślady dawnych cywilizacji. Szczególną uwagę przykuwają do tej piramidy. Magus i Adrion są na jej szczycie, uważnie się jej przyglądają. Ale nie udało mi się dowiedzieć niczego więcej, nie są na ten temat zbyt rozmowni. Okej, no Cortez może mnie uczyć oczywiście, ale my nie potrzebujemy na razie. Mamy też Castora. A, znajoma twarz. Przychodzisz w samą porę, mam ci coś do opowiedzenia. Domyślam się, w czym rzecz. Chodzi o kryształy, dokładnie tak. Widzisz je? Co z nimi? Przyjrzyj się, są zielone. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ich moc jest całkiem inna. Do tej pory niewiele udało mi się o nich dowiedzieć, ale z pewnością jestem na dobrym tropie. Niestety wydają się być nieczyste. W celu wydobycia z nich magii potrzebuję zdobyć je w najczystszej postaci. Jak mogę ci w tym pomóc? Widzę, że doskonale się rozumiemy. Oczywiście odpowiednio cię wynagrodzę. Kryształy świecą zależnie od zawartej w nich magicznej mocy. Wychodzi więc na to, że przez te zielone kryształy przechodzi jakaś inna magiczna siła. Jak już będziesz na bagnie, to mógłbyś również rozejrzeć się za tego typu kryształami. Czysty kryształ na początek wystarczy. Mógłbym wtedy spróbować wydobyć z niego magię i ją wykorzystać. Zobaczę, co mogę zrobić. Czy możesz zrobić mi mikstury? Tak, możesz, tylko to kosztuje. Korzyści. Aha, czyli to w sumie tyle na razie. Okej. To lecimy dalej. Szukamy naszego ziomala Flinta. A nawet jeśli to nie powinieneś się tym interesować, jestem tu z innego powodu, ale kogo to obchodzi? Proszę, proszę, czy to mój stary, dobry przyjaciel? Nie spodziewałem się spotkać cię na bagnie. I to w tym ubraniu. W rzeczy samej, poza wolnością, w obozie zapewniłem nam też solidne pancerze. W rzeczy samej, przecież należymy do tej samej społeczności. W każdym razie z pewnością udało ci się dokonać wielu rzeczy od naszego ostatniego spotkania. Najważniejsze, że jesteś tutaj z nami. Stary znajomy? Zgadza się, poznaliśmy się w mieście i mieliśmy tam sporo rozrywki z pewnymi ludźmi, pamiętasz? Jasne, tak w ogóle Cortez kiedykolwiek poruszał ten temat, w końcu on też tu jest. Póki co nie, chyba jest mu wszystko jedno. Przy okazji to Adrion, on i Magus przewodzą ekspedycję. Aktualnie zajmują się poszukiwaniem użytecznych rzeczy. Jest też... Nie musisz mnie przedstawiać, skoro stoję obok. Tak, w porządku, tak czy siak na mnie już pora, zobaczymy się najpóźniej dziś wieczorem. To by było na tyle. W każdym razie miło mi cię poznać. Calvin już poruszył najważniejszą kwestię dotyczącą mnie. Chcę cię wesprzeć w ekspedycji. Zgaduję, że ktoś, kto nie kręci się tutaj, pomyślał o wysłaniu cię tu. Właśnie tak jest. Jakoś zawsze zadaję sobie pytanie, dlaczego ci władcy nigdy nie mogą osobiście ruszyć tyłka. Będą musieli później udawać wszelkich działaczy, a to nie na tym powinno to polegać. Ta, świat jest zły, a ta część w szczególności. Powiem ci coś, jedna część tego obozu jest albo leniwa, albo niekompetentna, a druga jest zajęta czymś bezsensownym lub bezużytecznym. Smutna reszta zbiera się dziś wieczorem na piramidzie, aby omówić sytuację i dalsze postępowanie. Więc chcesz, żebym przyszedł na twoje dzisiejsze spotkanie? Wiesz, u mnie każdy ma takie same szanse zaistnieć. Calvin, opowiedział się za tobą, a ty chcesz się przydać. Cóż, niech tak będzie, nie będę cię powstrzymywał. Dobrze, gładko poszło. Mogę zapytać cię o coś jeszcze? Aż tak ci się spieszy? Nie może to poczekać do wieczora? Podczas spotkania wiele pytań. Pytań rozwikła się samo. Chyba poczekam. Okej, a teraz, żeby zająć się czymś pożytecznym, dam ci ten zwój, abyś w miarę możliwości wyrzucił go w bagno. Co? Chyba cię nie rozumiem.
Nie wszystko, co można znaleźć tu na bagnie, nadaje się do użytku. Jedyne jego zastosowanie to opatrzenie użytkownika. Ta rzecz jest całkowicie bezużyteczna i w ogóle nie powinna opuszczać tego bagna. Zakop go gdzieś lub coś z nim zrób, byleby stąd zniknął. Okej. Tutaj jesteś. Przytulne miejsce. No to przyszło mi na myśl, pierwsze co. Dobra, Flincik, bo mamy trochę do zrobienia chyba. Kto tu rządzi? To Magus i Adrian przewodniczą tutejszej ekspedycji. Czasami inni magowie też próbowali się wywyższać, ale ostatecznie się uspokoili. W innym wypadku wraz z Cortezem zajęlibyśmy się swoimi ludźmi. Co robią tu rekruci? Cóż, właściwie służą na zaciernie w moim boku, ale również sprzymierzyli się z klasztorem. A kiedy Karador wzywa, naszym honorem jest walka. W szczególności tyczy się to tych obwiesiów z miasta. Cortez jest w porządku, ale nie mieszam się w to. Nie mamy tu miejsca na konflikty, więc lepiej ich unikać jak ognia. Okej. Czego udało się dowiedzieć na tym miejscu? Niewiele, nie posunęliśmy się zbyt daleko, ale miałem okazję tam zawitać. Miejsce nie do wytrzymania. Wszędzie kręcą się agresywne stworzenia. Musisz być naprawdę ostrożny, jeśli nie chcesz zostać zjedzony. Na szczęście dotarliśmy już do pierwszej piramidy. Stamtąd udaje się nam odpędzać ataki. Przy piramidzie? Nic więcej o tym nie wiem. Magowie są bardzo skryci w tej sprawie. Podejrzewają, że to orkowe ruiny z zamierzchłych czasów, nawet przed wojną na Asun. Jest tu coś godnego uwagi? Jeśli chcesz poznać moje zdanie, to można tu tylko zachorować lub umrzeć. Dlatego też powinieneś na siebie uważać, jeśli ci życie miłe. Jest coś, w czym mogę pomóc? Nie mogę wydać ci żadnych rozkazów. Mam związane ręce, wszystko zależy od magów. Ale jeśli bardzo chcesz pomóc, możesz pogadać z Magusem lub Adrianem. Który z innych magów w obozie na pewno też coś znajdzie. Gdzie mogę ich znaleźć? Z pewnością ich znajdziesz w czasie, który spędziłbym na wyjaśnianiu ci tego. Obóz nie jest tak duży. Ale pod żadnym pozorem nie ruszaj niczego na piramidzie. Czemu? No, gdyby ktoś się tam kręcił, Magus nie był z tego faktu zbyt zadowolony. Zapamiętam. Okej. Co to było? Dlaczego Adrian nie mógł poprosić nikogo innego, kto mógłby temu podołać? Co mi się kuźwa stało? To coś ze zwoju eksplodowało u moich stóp, przynajmniej dzięki temu sprawa została zamknięta. Okej, fajnie, naprawdę. No i mamy kościki na bagnie. I zajebiście, naprawdę. Ten zwój mi wybuchł w kieszeni, czy co się kuźwa stało? Na to wygląda, wam powiem. Są rekruci. Raczej nic ciekawego. Ale możemy jeszcze tutaj się porozglądać. W ogóle pochwalę wam się, że mam już wreszcie nową myszkę. Więc teraz już będę się pewnie mniej wkurzać. Jest to ta sama co wcześniej, bo o taką poprosiłam mojego przyjaciela, żeby mi dał. Widzę, że ten zwój naprawdę robi... Co tu się do cholery jasnej dzieje w ogóle? Ja kogoś zabiłam tym zwojem, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia, co ja zrobiłam, ale nie mam już tego zwoju. No ale wracając, to jest ta sama myszka, co miałam wcześniej. Bardzo ją lubię, dlatego poprosiłam o taką samą, co my tam mamy. Bagienne trutnie. Trzeba będzie pochodzić po bagnie, na pewno. I życie mi się regeneruje, widzicie to? Jakaś aura tego bagna widzę. Co tu się dzieje w ogóle? Nie mam pojęcia, ale wraca mi życie i trochę mnie to niepokoi. Co tu się dzieje znowu? Gościu, gdzie ty leziesz w ogóle? Widzę, że wam już totalnie chyba odbiło dzisiaj. No nie ukrywam, bagno na pewno nie będzie należeć do przyjemnych miejsc. No, ale o czym to ja mówiłam, nawet już nie pamiętam, powiem wam, szczerze mówiąc. Ale troszeczkę pobędziemy tutaj na bagnie.
Na razie się będziemy trzymać okolic obozowiska, to znaczy nie wyjdziemy nigdzie poza obóz. I pozbieramy rzeczy tutaj. Jestem ciekawa, co nam przyniesie fabuła, ale wiem, w którym momencie jest taki moment w sumie bez powrotu trochę. I wtedy wypadałoby faktycznie wrócić, wykonać zadania na innych lokacjach. Powiem wam, że no już jestem po chorobie, tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, ale mam taki głupi pochorobowy kaszel i katar to może nie, ale kaszel. Także muszę popijać jakiś czas herbatę, bo tracę głos. No cóż. W dniu, kiedy oglądacie ten odcinek, prawdopodobnie pojadę na uczelnię zawieźć dokumenty z praktyk. No i tak to właśnie wygląda. Dobra, bo mamy z kim tutaj jeszcze do pogadania, z tego co widziałam. Tu był jakiś gościu, jakiś... O, tu jesteś. Dlaczego siedzisz tu całkiem sam? Nie zdzierżę tego miejsca, chcę stąd uciec. Dość prosta kradzież, co to znaczy dość prosta? 23, dzięki, to kradniemy. To dlaczego po prostu stąd nie pójdziesz? Z chęcią bym poszedł, ale... Ale czekam na mojego brata, Mariela. W którą stronę poszedł twój brat? Adrian wysłał go niedawno na bagno. Miał za zadanie rozglądać się tam za monumentami i starymi pismami orków. Potrafi to przetłumaczyć? Nie, jednak potrafi zidentyfikować. Mniejsza o to, w każdym razie już dawno powinien wrócić do obozu. Obawiam się najgorszego. Zostanę w obozie do czasu, aż czegoś o nim nie usłyszę. Rozejrzę się za twoim bratem. Zrobiłbyś to dla mnie? Dobrze, rozejrzę się po bagnie. Dzięki, mam nadzieję, że nic mu nie jest. Co możesz powiedzieć o ekspedycji? Nie, nic nie wiem. Okej, bierzesz udział w ekspedycji, a kompletnie nic nie wiesz? No dobra. Tutaj się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ale widzę, że... A co z Magusem? A co ma być? W tej chwili większość czasu woli spędzać na piramidzie, jednak ja nie podzielam tego entuzjazmu. Co on tam robi? Chcę użyć magii, aby określić położenie innych budowli na bagnie. Byłbym zaskoczony, gdyby w ogóle coś znalazł dzięki magicznemu polu, ale wiadomo, że nie zaszkodzi spróbować. Jak to działa? Magowie, którzy polegają na runach, nie posiadają takich umiejętności. Zamiast tego wolałbym polegać na obliczeniach opartych na lokalizacji pierwszej piramidy. Nie możesz po prostu sprawdzić na miejscu? Jeśli nie szukasz czegoś konkretnego, to pewnie tak. Właściwie istotnie jest tylko jeden budynek, świątynia z poszukiwanym artefaktem. I tego szuka Magus? Przynajmniej tym powinien się zajmować. Okej, czyli nic nie zrobimy na razie. Musimy się przekimać, jeżeli chcemy ruszyć sobie fabułę. Ekspedycja. Miałam okazję porozmawiać o wieczornym spotkaniu na szczycie piramidy. Dobra, no to myślę, że w takim razie pójdziemy się kimnąć. Co prawda moglibyśmy sobie iść w bagno. Ale kurde, nie wiem, powiem wam, że nie wiem, czy chcę. Dlatego, że może być różnie z tymi wypadami na bagno. O, tam widzę jaskinie z tymi, z kryształami. Węże błotne. No, w teorii jestem w stanie się tutaj... przekraść, ale myślę, że pójdziemy na razie w wątek fabularny, bo ostatnio... Super, smoczy korzeń. Ostatnio bardzo dużo się skupiliśmy na questach pobocznych, dlatego myślę, że udamy się jak najszybciej w poszukiwaniu łóżka i ogarniemy sprawę. Już za moment. Mamy dwa punkty nauki. Myślę, że nie ma sensu na razie w nic tego wydawać. Bo jest całkiem dobrze. 32% włóki. Trochę mało. W sumie. To może włóki byśmy dali? Tutaj flint był obok. Tylko nie wiem, czy ja już nie powinnam się szykować powoli do przebijania progu punktowego. Ale to zaraz zobaczymy. 1%. 2%. Ok, na razie jest git, wykorzystaliśmy punkciki, dodatkowe dwa się na pewno przydadzą, a tymczasem lecimy w Kimacza.
Ojejku, zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Do wieczora myślę, że się prześpimy, skoro była mowa o wieczorze. Wyruszyć spotkanie na szczycie piramidy. Wieczornym spotkaniu. To jest wieczór. Jak nie, no to się jeszcze przekimamy, no ale w teorii. Czy w sumie, no nie widzę, żeby. Dobra, niech sobie biją tam. Adrian? Ej, ty. No tak myślałam, że kurna, wieczór dla nich to jest jednak taka solidna noc. Także jednak musimy się kimnąć trochę dłużej. Wiecie co, ja zrobię zapis, bo jeszcze się nie zapisałam w ogóle. O matko bosko, dobra. Może jednak pójdziemy normalną drogą. Okej. Jest 18. Myślę, że jak się do późnego wieczora... To powinno być okej. No, widzę, że tutaj nikogo nie ma, więc chyba są na szczycie piramidy. Zaraz zobaczymy zresztą. Ta, mamy. A, dobrze, że jesteś w samą porę. No to powiedziałbym, że jesteśmy w komplecie. Czy może jeszcze na kogoś czekamy? Uznam tę ciszę jako aprobatę. Zanim zaczniemy, chciałbym się dowiedzieć, kto cieszy się szacunkiem w społeczeństwie i komu przypisuje się istotność, byle nie bez powodu. W porządku, ale do czego zmierzasz? Masz na myśli kogoś konkretnego? Adrianie, powiedz mi, kim jest mężczyzna po twojej lewej stronie? Kimś, kto nie miał okazji cię poznać. Więc spotkaliście się już wcześniej? Może i trudno w to uwierzyć, ale tak. Przy okazji chciałbym wrócić do tematu. Później możecie sobie podyskutować ze starymi znajomymi lub usiąść przy piwie, jeśli nie macie nic przeciwko. Jesteś niemożliwy. Jaka jest więc obecna sytuacja na bagnie? Czy jest jakiś postęp? Możemy śmiało założyć, że poszukiwanym artefaktem jest książka. Informacje o pochodzeniu, treści czy wyglądzie są wyraźnie niejasne, ale raczej nieistotne. Znaleziska na bagnie również nie pozostawiły mi wątpliwości co do pierwotnego przeznaczenia tego artefaktu. Można jednak dostrzec fakt, że kiedy dawny awatar został wygnany, ta książka nie miała aż wyjątkowych właściwości. Jesteś pewien, bo jeśli tak, to czy to oznacza, że ta książka nie miała użytku po wojnie bogów? Całkiem możliwe, to ludzie mogli wygnać sługę i orków i to bez żadnej księgi, prawdopodobnie dlatego, że nie miał już wtedy cząstki mocy Beliara. Tak czy siak, orkowie przechowywali ją tu, w największej świątyni. Zapewne stało się to już po wygnaniu, bo w przeciwnym razie świątynia nie byłaby celowo zamknięta. Wszystko jasne? W takim razie wszystko jasne. Oznaczałoby to, że nawet gdyby książka zmieniła swoje właściwości, to orkowie nie mieliby o tym pojęcia? Miejmy nadzieję, ale wierzę, że ktoś to przemyślał. Nadal podejrzewam, że po tym, jak ludzie wygnali ich półboga, orkowie byli świadomi swojej porażki. Wszystko, co zostało uznane za istotne w tym społeczeństwie, zostało ukryte przed ludźmi. Między innymi była ta właśnie księga traktująca o przyzwaniu awatara. Było to nierozsądne, biorąc pod uwagę, że ludzie zniszczyli ich budowlę w celu pozyskiwania materiałów budowlanych. Nie możemy być tego tacy pewni. Świątynia, o którą nam chodzi, mogła zostać w ten sposób potraktowana. Mieli pod tym względem rację, po prostu zabrali to, co zbudowali inni. W każdym razie poszukiwany artefakt to księga, którą orkowie przynieśli jeszcze prawdopodobnie przed końcem wojny do największej świątyni na bagnie, a następnie ją zamknęli. Przynajmniej taka jest teoria. O co o tym sądzicie? Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś, na przykład Karador, podsumował nasze odkrycia. Znacznie ułatwiałoby to sprawę. Wyrazy szacunku, ale bądź świadom, iż nasze światy nieco się różnią. Nie do końca was rozumiem, potrzebuję trochę czasu, aby móc lepiej to przemyśleć, bo chciałbym wiedzieć, po co tu jestem. W porządku, poświęćmy trochę czasu i zastanówmy się trochę nad tym, co zostało powiedziane. Okej, w takim razie podsumowując. Pierwszą rzeczą, która naprawdę ma znaczenie, jest znalezienie tej książki. Możesz sobie później pofilozofować. Dokładnie, jak to wygląda pod tym względem? Księga jest gdzieś w zamkniętej świątyni. Magus próbował użyć magii, aby odkryć jej lokalizację, która jest niezbyt aktualna, biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy. Tak, dokładnie. Biorąc to pod uwagę, odłamek, który mamy tutaj teraz, jest najlepszą poszlaką. Co to w ogóle jest? Jeden z moich ludzi wyciągnął to z tej piramidy, ale ja i prawdopodobnie większość innych nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego. Kryształy z bagna wyglądają mniej więcej tak, prawda? Czy to jest zrobione z kryształu?
Myślę, że jeśli to jest zrobione z kryształu, Castor dawno by już położył na tym swoje ręce. Do czego ma to w ogóle służyć? Adrian twierdzi, że to kamień pieczętujący świątynię. Więc z jego powodu otworzymy świątynię? Zakładam, że tak. Czy Calvin nie znalazł ostatnio czegoś interesującego na bagnie? Tak, poza tą piramidą jest jeszcze co najmniej jedna, znalazłem praktycznie identyczną do tej. To brzmi jak coś wartego uwagi. Byłbym wdzięczny, gdybyś rzucił na to okiem. W tym wypadku byłoby miło, gdyby człowiek Corteza przynajmniej powiedział mi, jak zdobyć ten odłamek. Bo właśnie to będziemy musieli w niej znaleźć. Jak mam się tego dowiedzieć, skoro facet nagle wspiął się na rusztowanie i stwierdził, że umie latać? Ktoś z was potrafi? Dość tych bzdur, proponuję odwiedzenie tej piramidy. Calvin już tam był i zna drogę, ja też z nim pójdę. Przydałaby nam się trzecia osoba. Masz nadzieję odnaleźć tam kolejny odłamek? Z pewnością będzie tam coś istotnego, skoro piramidy są identyczne. Chcesz iść za mnie, czy co? Nie, na razie nie. Nie kwestionuję twoich umiejętności. W takim razie ktoś inny powinien nam towarzyszyć, Flint, a ty idziesz ze mną? Oczywiście, dlaczego nie? Też bym nie odmówił. Albo pójdziecie razem, albo wcale. Powinieneś był przewidzieć taką reakcję, więc wy dwoje zostajecie na miejscu. Mogę pójść z tobą w końcu, po to tu jestem. Właśnie to chciałem zasugerować. Świetnie, sprawa załatwiona, ekipa ustalona. Wyruszamy jutro rano. Dobrze, że udało nam się dojść do porozumienia. Nie potrzebuję słyszeć każdej rzeczy, ale jeśli otworzycie świątynię lub coś znajdziecie, to bezzwłocznie się skontaktujcie ze mną. W takim razie co dalej? Ja i Cortez będziemy musieli zostać w obozie, bo inaczej nasi ludzie się pozabijają. Jutro wyruszamy do tej piramidy, którą znalazłem. Myślę, że około 8. W porządku, nie wiem jak wy, ale potrzebowałbym się wyspać. Mam dość na dziś. Też tak sądzę. W takim razie śpijcie dobrze. Resztą zajmiemy się jutro. Idę się przespać, ty też powinieneś. Wyruszamy jak tylko wzejdzie słońce. W porządku, też pójdę się położyć. Okej, dobra. Czy coś jeszcze? Z kimś mogę porozmawiać? Chyba nie za bardzo. No dobra. To w takim razie idziemy w Kimę. Sporo rzeczy jest do zrobienia na bagnie, jak widać. Zresztą. No, ale zobaczymy. Myślę, że pójdzie całkiem sprawnie. Dobra. To w takim razie lecimy. Idziemy z Panko do Turana. Chowamy pochodnie. I szukamy Calvina. Na co czekacie? Co się stało? Czekamy z Adrianem już tylko na ciebie. Zamierzamy przyjrzeć się tej piramidzie. Jutro nadal będzie tam stała. Skąd wiedziałeś, że z ran najbardziej lubię oglądać bagienne ruiny? Przestań gadać głupoty i zbieraj się. Chcemy wkrótce wyruszyć. Zabierz z obozu swoje graty czy cokolwiek innego zechcesz. Będziemy czekać na ciebie przy pierwszej piramidzie. Okej. Dobra, zróbmy jakiś stały zapis, żeby nie było żadnego przypału. No i myślę, że chyba lecimy, nie? Tak od razu z grubej rury. Znaczy, w teorii możemy się rozejrzeć też sami po bagnie. A, no proszę, nasz nowy nabytek, jednakże tym razem nie jesteśmy tu, żeby pogadać. Nie szkodzi, orientujesz się, ile w sumie może być tych piramid? Gdybyśmy ciągle im przerywał, bylibyśmy już pewnie w trzeciej. Powinny być 4, przynajmniej na to wskazuje pierwsza z nich. Chcesz mi powiedzieć, że znajdziemy dziś kolejną? Jeśli nie przeszkodzi nam głupota lub pech, to pewnie tak. Powinieneś naostrzyć swoją broń, wkrótce ci się przyda. Dobra, Mordo, no idziemy, tylko czekamy na Calvina. Jestem za tym, żeby od razu iść i nie marnować czasu, bo wolę też z ekipą chodzić po bagnie. Bo w sumie nie wiemy, czego się spodziewać, no nie? Także lepiej, żeby było bezpiecznie. Czym zajęliście się do tej pory? Jak tu dotarliśmy, to z Flintem zabezpieczyliśmy pierwszą piramidę. Nie było łatwo przebić się przez te potwory. Byłem delikatnie mówiąc wdzięczny, że magowie też tu byli. Pozbyliśmy się już ciała, nie był to zbyt przyjemny widok. Jak już skończyliśmy swoją robotę, ktoś wszedł na piramidę i zaczął bawić się przełącznikami. Nagle pojawiła się dziwna zielona poświata.
W każdym razie Magusowi nie było do śmiechu i odstraszył większość ludzi z dala od piramidy. Od tamtego dnia nikt poza Adrianem nie miał wstępu w jej okolice. Nie wiem, co robią tam na górze. O czym dyskutowałeś z Adrianem, gdy dotarłem? Zadawałem mu relacje z odkryć na bagnie. Jeśli znajdzie coś interesującego, oni też są tym zainteresowani. Co udało ci się znaleźć? Parę starych rzeczy, symbole na ruinach, coś w tym stylu. Ostatnio udało nam się znaleźć kolejną piramidę, podobną do tej. Pewnie będziemy musieli się tym dzisiaj zająć, ale uwierz mi, wędrówka po bagnie to nie spacerek, nie ma co się tam przechadzać dla rozrywki. Błotne węże, jaszczury, aligatory i wiele innych paskudztw. Masz dla mnie jeszcze jakieś informacje? Niewiele się tu dzieje, jak już mogłeś zauważyć. Zebrali się tu praktycznie wszyscy. Na szczęście Flint i Cortez panują nad tą hołotą. Miałem przyjemność poznać obu z nich. Wyglądają na porządnych gości. Miła odmiana od dupków, których z reguły spotykasz na każdych stanowiskach. Okej. Chodźmy znaleźć tę piramidę. Ruszajmy, miej oczy dookoła głowy. Dobra, widzę, że Adrian... trochę słabo sobie radzi. Ale dobra, no ruszamy. Myślę, że panowie tutaj sobie na pewno poradzą. Już zresztą widać tę piramidę przecież. Ja się przespaceruję, no nie będę, wiecie... udawać. Że jest no. Mi się wydaje, że tutaj panowie chyba... Widzę, że w teorii to Calvin może umrzeć. Jesteśmy na miejscu, a oto i ona. Świetnie, co teraz? Nie mam pojęcia, nie wiem, czy uda nam się coś tu znaleźć. Okej, czyli teraz troszeczkę... bagienny golem, niedobrze. Z golemami to będzie problem na pewno. Ej, no głupia jaszczurko, no daj spokój. Na szczęście dostaję expa. Dobra, przez chwilę nie mogłam skakać jakimś cudem. No niestety, ale... z jaszczurkami dalej, jak było słabo, tak jest i teraz. Ale tutaj na szczęście mamy tą regenerację życia jakimś prawem. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale... powinno mnie to chyba cieszyć, że mamy regenerację HP. Ciekawym jak z łuków taką jaszczurę. Tak bidnie bym powiedziała, wiecie? Dobra, spróbujemy ją do ściany przypiąć. Tak jak i tamtą. No i perfekto. Niestety chyba jest ich więcej. Gorzej mamy nawet aligatory. Niedobrze, no nie podoba mi się to, bo... kurde, naprawdę jest słabo. A tu mamy jeszcze jakieś przełączniki do tego wszystkiego. Co teraz?
Ta piramida jest dosłownie identyczna do tej przy obozie. Z pewnością musi tu być coś ważnego. Jak do tego dojdziemy? Cóż, gdybyśmy tylko wiedzieli, jak to zrobił jeden z ludzi Corteza, to może nie stanowiłoby to problemu. Widzisz te przełączniki na szczycie? Wyglądają podobnie do tamtych. Moglibyśmy je uruchomić i spróbować szczęścia. Znając budowniczych tego typu budowli, z pewnością istnieje jakaś kombinacja. Metoda prób i błędów. Zgodnie z nią jest zaledwie 256 różnych kombinacji, a tak się składa, że nie mamy tyle czasu. Czy może stać się coś złego, jak się pomylimy? Jeśli tak teraz myślę, może nie da się uruchomić niczego złego. Nigdy w życiu nie spotkałem się z czymś takim. Orkowie zamknęli ją podczas wojny, więc przez myśl im nie przeszła, bo ją wkrótce otwierać. Zaszyfrowana inskrypcja mogłaby pomóc, gdybyśmy tylko potrafili się z niej rozczytać. Co zrobimy? Przekręć po razie każdy z tych przełączników i zobaczymy, co się stanie. Czyli improwizujemy. Rozumiem. Niech i tak będzie. Coś się ruszyło, no to super. Naprawdę, kurde, idealnie. Muszę się napić herbaty. Jeszcze jadłam też wcześniej orzeszki, przez co teraz takie resztki orzeszków mi stoją w gardle. I mnie podrażniają, to nie jest git. Dobra, został nam ostatni przełącznik. Ojojoj, mamy orka. Niczego tu nie znajdę. Mamy odłamek. Tego się nie spodziewałem. Cholera, co to było? Kreatura, którą najwyraźniej wskrzesiła magia. Jakby tak na to spojrzeć, dobrze, że była nas tutaj trójka. Co kombinacja? Kombinacja była nieprawidłowa? Nie wiem, to nie ma znaczenia. Wygląda na to, że znalazł się odłamek, którego szukaliśmy. Podejrzewam, że w tym miejscu nie znajdziemy kolejnego. Więc wracamy do obozu? Na to wygląda, zaskakująco szybko udało nam się zdobyć to, czego szukaliśmy. Możemy już wracać? Tak, w końcu znaleźliśmy odłamek. Pójdę przodem. Czemu Calvin jest kuźwa na czerwono nagle? Pogięło? Trochę nie rozumiem, ale... No dobra. Tutaj zaraz wrócimy, myślę, po te kuferki, żeby je pootwierać. W ogóle myślę, że się rozejrzymy po tej stronie na pewno. Dobra, przyspieszymy trochę kroku. No to jesteśmy. Ponowne spotkania zawsze cieszą. Czasami bardziej, a czasami mniej. W każdym razie jeszcze o tym pogadamy. Magus i ja musimy coś sprawdzić. Musisz oddać mi ten odłamek. Wkrótce będziemy go potrzebować. W porządku, kiedy będzie gotowy? Za kilka godzin, przynajmniej taką mam nadzieję. Magus zawsze był perfekcjonalistą. Jeszcze jedno, ten zwój, który miałem utopić w bagnie. A tak, co z nim? Tak w ogóle to wybuchł mi pod nogami, to nie było zbyt miłe. Cóż, mówiłem ci, abyś się go pozbył, a nie rzucił sobie pod nogi i sprawdził, co się stanie. Nie mogę się powstrzymać. W porządku, ale wyświadcz mi przysługę i nie mów o tym Magusowi. Czemu? Pamiętasz, gdy na spotkanie na piramidzie Magus powiedział, że nie może rozmapować bagna? Samo zapłon tego zwoju mógł się do tego w dużej mierze przyczynić. Naprawdę. To, czego próbuje dokonać Magus, wymaga dużej ilości skupienia i cierpliwości. Potraktuj to jak zdmuchnięcie domku z kart. Po prostu o tym zapomnij. Było, minęło, teraz mamy na głowie ważniejsze rzeczy. No dobrze. Możemy zaczekać albo się rozejrzeć. Rozejrzymy się oczywiście po okolicy. Nie będziemy tak od razu gnać do przodu. Wrócimy, myślę, na ten teren, gdzie byliśmy, bo był dosyć obiecujący. Jestem ciekawa, jak sobie radzimy na przykład z błotnym wężem też, bo... To może być ciekawe, albo z takim golemem. Jedna była otwarta, widzę, skrzynia i trzy są niestety zamknięte. Także musimy się troszeczkę z nimi natrudzić. Prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, zaraz będziemy wczytywać, bo bez sensu. Dobra, było prawo, lewo, prawo. Jestem ciekawa, jak to bagno nam pójdzie. Tak w ogóle. Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo. Zajebiście.
Normalnie trzy grzyby to jest to, co chciałam w życiu. Kolejny zapis, kolejna skrzyneczka. Lewo, lewo, prawo. Naprawdę? Takie mi dajecie skrzynki? Lewo, prawo, no dobra. Znaczy w sumie nie dziwię się, no bo to taka miejscowa, że wypadałoby jak najszybciej te skrzynki otwierać, a nie tracić na nie kupę czasu. Ale z drugiej strony fajnie by było znaleźć coś ciekawszego w tego typu skrzyniach. Lewo, prawo. No dobra, tutaj przynajmniej mamy skóry, które możemy opchnąć. I ostatnia. Prawo, prawo, lewo. No naprawdę... Ale skórę trolla mam. Dobra, prawo, lewo i jesteśmy ustawieni. Możemy już stąd wtedy iść. No i miejmy nadzieję, że będzie dobrze teraz na bagnach w miarę. Prawo, lewo. I zabieramy wszystko. Fajnie, że nam się to życie regeneruje. Bardzo mnie to cieszy. Jest błotny wąż. Zobaczymy, jak sobie radzimy z nim. Powiem tak, cykam się trochę, no ale... Może nie chciałabym z nim tam wchodzić do tego, nie? Chodź do mnie. O, teraz będziemy mieli fajnie, bo go dopchamy do ściany. I będzie w miarę przyjemnie. Ta broń ma bardzo ładny zasięg, więc też będzie fajnie. Taki wąż błotny, 150. Myślę, że naprawdę dosyć przyjemnie. Mamy kolejnego, jedziemy z tym. Ten golem mnie trochę tam dobija, nie? Jak sobie o nim tylko pomyślę. Dobra, i ciebie wypchamy tutaj. O nie, nie lubię, jak węże błotne to robią. Chodź tu. Mega tego nie lubię. Niestety, ale musimy chyba... go trochę sprowokować. No bo niestety. Najgorsze jest to, jak one właśnie próbują wejść na drzewo. O, teraz się będzie ładnie udawało, bo on już nie próbuje na to drzewo wejść. Super, mamy nowy poziom. Bardzo ładnie. Kurde, ten golemiarz, zadymiarz tam mnie denerwuje, no bo... Chryste, panie. Dobra, samego węża błotnego weźmiemy sobie. Trochę mnie przypierdzielił. Ale to nic. Mamy tutaj regenerację życia, więc możemy sobie ładnie poradzić z nim. Bardziej się boję innych rzeczy w sumie. Dobra, na razie tam nie idę. Pójdziemy może w stronę tego golema. Co prawda golem mnie doprowadzi chyba do szału jeszcze większego. No ale nie mamy innego wyboru, żeby go pokonać, bo tam mamy tą jaskinię, którą chciałby chyba sobie zbadać Castor.
Więc niestety, ale będziemy musieli golema wyklepać. No uderz mnie, chłopie. Najlepiej do ściany. No, prawie by mi przyfan zdolił. Okej, już powinno być... Powinno być okej, gdyby nie stało się to, co się stało. Dobra, nieważne, już nie będziemy tak kozaczyć. Albo i będziemy. F12. Ajajaj. Trochę inaczej chciałam to zrobić, ale niestety tutaj piramida nie pomogła nam w tym. No bo jednak jest pod skosem i kurde, nie pomogło. Może go wepchamy jednak do tej jaskini tu. Najlepiej przejść na tego golema w sumie do przodu. Żeby jak najszybciej go... Ale no... Ale nie dać się, no nie? Ja powinnam troszeczkę inaczej to robić. Będziemy go trafiać. Trochę się namęczymy, ale powinno się udać. Ojejku. Ważne, żeby się skupić. Okej, przytuliłam się trochę do niego i teraz będzie nam chyba prościej. O Boziu. Myślę, że następne punkty damy sobie w ten łuk dalej, ewentualnie w zręczność. Okej. I po golemie. Teraz możemy też roślinki tutaj pozbierać i nic nam nie zrobi krzywdy. A w międzyczasie możliwe, że nam się zregeneruje żyćko. Dobra, jesteśmy. Mamy zielone kryształki. Widzę, że to jest taka malutka jaskinka. Ale w sumie nie mieliśmy powiedziane, ile mamy przynieść Castorowi tego wszystkiego. Ciekawi mnie, jak z łuku takiego węża błotnego będzie. Jak tam? Nie wiem, czy warto. Nie warto, dlatego że możemy go nie trafiać. Dobra, lecimy standardowo. Szybkie są, nie? Nie macie, kurde, takiego wrażenia, że naprawdę zapieprzają skurczysyny? Troszeczkę takie mam wrażenie. Ale będziemy mieli kolejny expik. I pięknie. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy na środku jeziora. Są rośliny. Myślę, że możemy zajrzeć do Castora. Skoro znaleźliśmy pierwsze zielone kryształy. I zobaczymy, czy mu się to spodoba, nasze znalezisko, czy tak nie do końca. Siemano. Znalazłem zielony kryształ. Wspaniale, od razu czuć magię, gdy trzymam go w ręce. Muszę szybko wziąć się do roboty. Przyjdź jutro, być może uda mi się w tym czasie czegoś dowiedzieć.
Okej, okay. Co wiesz o ekspedycji? Nie za wiele, powiem ci, co do tej pory udało mi się ustalić. Zakładam, że widziałeś już piramidę. Tak, widziałem. W takim razie powinieneś też wiedzieć, że znaleziono tu artefakt podobny do zielonego kryształu. Dlatego też polecono mi dowiedzieć się o nim czegoś więcej. W każdym razie ten okaz nie jest podobny do innych kryształów. Jest znacznie bardziej wytrzymały, cięższy i zawiera więcej magicznej energii. W odpowiednich warunkach może wywołać reakcję łańcuchową z innymi tego typu kryształami. Jednak w jakim stopniu jest to możliwe, pozostaje dla mnie tajemnicą. Czyli te kryształy, czyli to kryształ, czy nie? Tak jak wspomniałem, są między nimi podobieństwa. Z pewnością nie jest pospolitym kryształem. Być może został własnoręcznie wykonany. Kryształy mogą zostać wytworzone? Przy pomocy magii można wszystko, nawet jeśli nie jest to koniecznie w ich przypadku. Okej. Dobrze, może być. Widzę, że Calvin coś chce ode mnie, bo się obraca w moją stronę. Zadowolony z wędrówki? Mogło być gorzej albo lepiej. Ten nieumarły ork naprawdę dał mi popalić. Cieszę się, że był z nami Adrian. W innym wypadku mogłoby się skończyć tragicznie. Co tam? Bardzo się spodobałem tutejszym komarom. Co ty nie powiesz? Innym wcale nie powodzi się lepiej. A co z innymi? Po prostu się tu plątają, czy robią coś pożytecznego do ekspedycji? Cóż, nie wiem, jak to wygląda z miastowymi, ale w naszym przypadku nie jest inaczej. Większość z nich jest tutaj, bo Worin lub Flint ich tu wysłali, a nie z własnej woli. Zdarzyło się też kilka narwanych. Wybrali się tutaj, aby znaleźć coś, co pozwoli im przypodobać się magom lub Worinowi. Wiele z tego nie wyszło, reszta po prostu siedzi w obozie i nie robi nic konkretnego. Tylko kilku z nich stoi na straży. Część z nich postradała już zmysły. No cóż, jeszcze tylko trochę sporu z miastowymi i będzie jak w domu. A, tutaj też? A co myślałeś? Nie wiem, co mieli na myśli mnisi, gdy sprowadzili tu wojowników i rekrutów. Obecność kilku magów nie sprawi, że magicznie się pogodzą, ich niedoczekanie. Przejście na bagno wygląda dość ciekawie. A, proces konstrukcji był jeszcze ciekawszy. Niech zgadnę, wojownicy i rekruci mieli to sklecić, podczas gdy magowie stali z plonami i im doradzali. Dobrze kombinujesz, magowie nie ruszyli nawet palcem. A wolne obozy miasta nigdy nie słyszeli o współpracy. Cóż, każdy ma swoje priorytety. Jak udało wam się to poskładać, a przede wszystkim przenieść przez tę wąską szparę w skałach? Magus nie był bezczynny w tej sprawie. Ludzie z klasztoru powiedzieli, że użyje do tego magii, do której ma dostęp tylko Nicarador. Wspominali coś o konserwatio. W każdym razie po prostu zmaterializował materiały po tej stronie, więc pozostało nam tylko je złożyć. To trwało prawie cały dzień i podobno wyczerpało jego siły duchowe. Nie mogę zrozumieć tego gościa, jest jednocześnie wszędzie i nigdzie. Okej, a ja nie rozumiem, dlaczego Calvin jest na czerwono w stosunku do mnie. To jest mega dziwne. Szczególnie, że nic mu nie zrobiłam. Ale cóż, dobra. Moi drodzy, w sumie myślę, że będziemy kończyć odcinek za niedługo. Możemy jeszcze troszeczkę tutaj wyjść i zobaczyć jakieś inne rzeczy, ewentualnie zabić sobie tego aligatora i jaszczurkę. Bo to są w sumie jedyne rzeczy, które nam tutaj zostały. Jeżeli można tak w ogóle powiedzieć. Ale chciałabym się zmierzyć z aligatorem. Chociaż sobie spróbować. Uuu, w aligatora wchodzą kryty. Dobra, to aligator jest banalny. Superowo. Czyli gorzej ze szczurą w takim razie. Jaszczurę musimy do ściany i liczyć, że nam się uda. No i tyle, nie? I klikać w odpowiednim momencie, a nie się dać pożreć na przykład. No niestety, ale w jaszczurkę nie chcą wchodzić obrażenia krytyczne. A szkoda. Dobra, zbieramy jakieś tam rośliny. No i co? I w sumie by było to na razie na tyle, nie? O, tu jest więcej aligatorów, to ja bardzo chętnie wezmę. Aligatora. Ojej, dałam się ugryźć. Tak niefortunnie trochę. Coś mi się tak widzę
Nie mam cierpliwości chyba dzisiaj. Siema truteń. Trafię w ciebie dzisiaj, czy wybuchniesz mi koło głowy? Dobra, na szczęście się udało. Powiem tak, będziemy, myślę, tak poruszać się dobrze, jakby to było powiedzieć, z fabułką. W sensie nie będziemy wychodzić tam, gdzie nas gra na razie nie zapraszała. Czyli w sumie pokonamy sobie tego aligatora, myślę, że wrócimy do obozu. I tak to będzie właśnie wyglądać. Tutaj sporo roślin. Siema, panie bagienny truteń. O, w sumie tutaj jest dużo tego bagiennego ziela. My też mieliśmy przynieść bagienne ziele, nie? Może i nawet już go mam. Miałam 2 tuziny przynieść. Ale wątpię, że mam go aż tyle. Chociaż w sumie tutaj też jest jakaś miejscowa, taka dosyć fajna. A, to jest ten ołtarz. Okej, okay, znalazłem ołtarz. Przynajmniej na taki wygląda. Dobra, no w porządku. Są kryształki, bagienne ziele. Dobra, to myślę, że możemy w takim razie wrócić do obozu. I myślę, że możemy zdać sobie te zadania. Fajnie, mamy już full HP. Kto chciał ode mnie ten ołtarz? Gościu na górze, nie? Gościu na górze. Tak samo chyba bagienne ziele, nie? Tak, Herbert. A ile mam bagiennego ziela? Dobra, mam na luzie bagienne ziele. Dobra, to pójdziemy w takim razie oddać kłościki tam na górę. Czy w sumie Herbert jest tu? Mam przy sobie bagienne ziele. Znakomicie, nawet nie wiem, jak ci dziękować. Na początek wystarczy obiecana nagroda. A tak, trzymaj, powinno wystarczyć. Co robią pozostali magowie na ekspedycji? Kasto znalazł to na bagnie kryształy, Kuromowi pozwolą naprawić, bla 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 bla. Okej. Okay. To wejdziemy jeszcze tam na górę do gościa. Hejka. Znalazłem ołtarz. Jak wyglądał? Dokładnie tak, jak go opisałeś. Pomiędzy 4 kolumnami był duży obrobiony kamień, na którym można było składać ofiary. Tak, to musi być to. W trakcie twoich poszukiwań przestudiowałem zapiski dotyczące rytuału. Może być odprawiony tylko w nocy oraz potrzebuję do tego twojej pomocy. Dlaczego mojej? Nie możesz zrobić tego sam? Nie, potrzebuję cię do ochrony. W trakcie samego rytuału przyniosę swój umysł do innej rzeczywistości. W tym czasie nie będę mógł cię bronić. Wypocznij jednak trochę i daj mi znać, kiedy będziesz gotów. Okej, czyli na razie rozumiem, że nie idziemy. Można go odprawić tylko w nocy. Powinienem zajrzeć jutro do Kuroma. Dobra, no i też sprawa jest jeszcze, żeby pogadać o tych kryształach z Kastorem. Także możemy się, myślę, przespać do rana. Jak na razie. Siemano. Dowiedziałeś się czegoś na temat zielonych kryształów? Tak, zielone kryształy mają w sobie moc do zwiększania zręczności. Po odpowiednim przetworzeniu wyostrzą twój zmysł słuchu i poprawią czas reakcji. Niestety, by je przerobić, będziesz musiał zebrać ich więcej. Co mam dla ciebie zrobić? Przypuszczam, że kryształy są do znalezienia w pobliskich jaskiniach. Czuję z nich koncentrację magicznej energii. Chciałbym, byś wyruszył na bagno i rozejrzał się za jaskiniami. Jeśli je znajdziesz, to chciałbym dostać od ciebie raport. Mam zaplanowaną podróż na bagno, jednak w obecnej chwili magus koncentruje całą swoją moc na szczycie piramidy, także tymczasowo muszę tu zostać. Odnośnie jaskiń, tak? Jeszcze nad tym pracuję. Teraz musimy do nich wejść, żeby nam się zaktualizowały te rzeczy, więc myślę, że jeszcze na szybko to zrobię.
pójdziemy do tej jednej tutaj, która jest najbliżej i do tego ołtarza. Powinniśmy wtedy dostać wpisy do dziennika. I myślę, że będzie wtedy zajebiście już. Dobra, tu ptamy, nic się nie zrespiło, dzięki Bogu. Mamy zielona magia. I podejdziemy jeszcze do ołtarza na chwilę. Bo nie wiem, czy to coś da, czy nie da. Nie, to jest typowo jako ołtarz, czyli to go nie obchodzi. Okej. To możemy w takim razie jeszcze do Castora podskoczyć i mu zdać raporcik a propos tej jednej jaskini. I myślę, moi drodzy, że to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Myślę, że i tak się dużo udało zrobić. Wątek fabularny ładnie pociągnęliśmy do przodu. Trochę też było eksplorowania. Hej, ty. Odnośnie jaskiń. Tak, udało mi się jedną znaleźć na południowym zachodzie. Była tam jednak niewielka ilość kryształów. Jeszcze nad tym pracuję. No i dobra, i Bailando. Ale był jednak ten expik, nie? Na chwilkę, tylko sobie zerknę. Co my nosimy za pasek? Pas do władania łukiem i do zręczności. Czyli ja mam zręczności 45 i w łuki mamy 24. Czyli przebijemy sobie dzisiaj próg punktowy jeszcze do łuków. Damy sobie plus 10 w łuki. Selimitar. No to idziemy do Flinta w takim razie. I będzie super. Cześć, Flincik. Posługiwanie łukiem. 5. I teraz jeszcze się upewnię, zanim to zrobię. Upewnimy się, czy jak dam teraz jeden punkt, to czy będziemy mieli już za zadyszkę. Łuk. 1. Tak, zgadza się, czyli teraz wczytamy, zrobimy za piątaka i 4 dodatkowe punkty będziemy mieli w kieszeni. I już będzie naprawdę, naprawdę fajnie. No, gro, wczytuj się szybciej. Siema, Flint. Posługiwanie się łukiem. I 5 punktów. I pięknie. I nasze statystyki się aktualnie prezentują tak. 44% w łuki. Broń jednoręczna mamy 43%. Czy ta broń mi coś dodaje? Tak w ogóle? Nie dodaje. Ale mamy plus 6 z pierścienia. Które nawet nie wiem, gdzie znalazłam, ale znalazłam. A pierścień Nemantiusa znalazłam tam koło portu, na górze. No i co, moi drodzy? Myślę, że to już wszystko na pewno na dzisiaj. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda. Link będzie w opisie pod filmem. Aktualnie troszeczkę nic się tam nie dzieje, ale jeżeli chcecie pogadać, to tam jestem. Także zapraszam chętnych. I co? I to tyle ode mnie. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!